Cześć załoga, z tej strony Hito, zapraszam was do kolejnego odcinka Kariery Przybudowy, tym razem Wolfsburg. I pamiętajcie, że przez ten tydzień codziennie pojawiają się filmy do piątku i oczywiście jak zostawicie serduszko pod właśnie tym filmem, także przypnę wam serduszko i mam nadzieję, że napiszecie jakiś miły komentarz, czemu by nie, poprawicie mi humor i mam nadzieję, że przez ten film ja wam poprawię humor, co dla mnie jest ważniejsze. Na początek mamy 71 milionów, całkiem fajny budżet, patrząc na to, jakiej klasy jest właśnie drużyna z Wolfsburga. A teraz pierwszy nasz transfer. Florian do nas przychodzi, który ma być generałem za parę lat właśnie środka pomocy, tak samo jak Lukas, który miał być tylko rezerwowym. Niestety, albo stety, fajnie się zaczął rozwijać i chciał grać w pierwszym składzie, a miałem bardzo fajnego napastnika, który był bardzo bramkoszczelny i nie miałem jak właśnie go dawać do pierwszego składu, dlatego marudził bardzo często. I Robin Koch, zawodnik, który właśnie miał być podstawowym moim środkowym obrońcą, zobaczymy czy to wypali. Mogliście zauważyć, że po pierwszej części sezonu zajmujemy bardzo fajne piąte miejsce i bardzo mało punktów tracimy do ataku, a tutaj z grupy I wyszliśmy z pierwszego miejsca, 18 punktów, rewelacyjnie można powiedzieć nam poszło, a po zakończeniu sezonu zajmujemy trzecie miejsce, więc naprawdę jesteśmy liczącą się drużyną. Oczywiście, do Borussii straciliśmy tylko 4 punkty, do Bayernu ta strata była zdecydowanie większa, ale jednak mieliśmy potencjał, żeby w kolejnych latach zaproponować właśnie Wolfsburg jako mistrza kraju. RB Lipsk nas niestety wyeliminowało w Pucharze Niemiec, ale także Liga Europy nie dla nas, z tego powodu, że Ajax nas wyeliminował 2-1. Niestety overall tych piłkarzy był już, można powiedzieć, na odpowiednim poziomie, ale jednak były za duże wahania formy i tutaj niestety tak się sprawiło. Nasz napastnik, 28 bramek, mówiłem, że jest bardzo bramkoszczelny, ale niestety nasz drugi zapasowy napastnik właśnie strzelił tylko 6 bramek i 2 asysty, naprawdę bardzo mało. A niestety chciał grać w pierwszym składzie, cały czas były kłótnie w szatni i tak postanowiłem, że może go sprzedamy, może jeszcze damy mu sezon, żeby się może ogarnął, żeby strzelał więcej bramek, żeby może wykorzystał też potencjał, bo naprawdę ten zespół miał potencjał, ale także postanowiłem w pewnym momencie, że trzeba zmienić formację. Graliśmy na początek bardzo ofensywną formacją 4-3-3, z tego powodu, że chciałem jednak grać ofensywny futbol. Później stwierdziłem, że chyba to nie dla nas i lepiej właśnie, żeby się cofnąć. Dlatego postanowiłem formację 5-2-3 zaproponować zespołowi. To naprawdę dobrze funkcjonowało, zwłaszcza, że Matthias Ginter do nas przychodzi, 83 overalla, bardzo dobry środkowy obrońca, który może się jeszcze rozwinąć, tak samo jak David Neres. David Neres, który właśnie jest Ajaxu, który nas wyeliminował i chciał poszukać nowych wyzwań. Liga holenderska jednak jest troszkę słabsza od Bundesligi, dlatego postanowiłem, że wykupimy go i będzie naszą gwiazdą właśnie na tym skrzydle, miejmy nadzieję. A tutaj zauważcie, że w pierwszej części sezonu zajmujemy dopiero 6 miejsce. Niestety konflikty w szatni po raz kolejny zaczęły nam zabierać punkty, ale później ogarnęliśmy sytuację, dogadając się z zespołem i naprawdę 4 miejsce z tego wszystkiego, co działo się na początek, jest naprawdę dobrym wynikiem. Ale także dobrze zaprezentowaliśmy się w Lidze Mistrzów. Doszliśmy do ćwierćfinału, gdzie dopiero Barcelona nas wyeliminowała. Pierwszy mecz 2-0, 2 bramki piękne Messiego, ale później wyrównany mecz 2-2 i niesamowite emocje do ostatniej minuty. Naprawdę dobrze to wyglądało, a tu mogliście zauważyć, że dotarliśmy do finału właśnie Pucharu Niemiec, gdzie wygraliśmy z Borussią Dortmund 2-1, Neres i właśnie nasz holenderski napastnik strzeli bramki, więc gratulacje właśnie. Zastanawiasz się, gdzie właśnie jesteś? Co tu robisz? Co tu się dzieje? Przecież to jest kanał Achito, FIFA, Halo, przebudowy, a tutaj jakiś Minecraft ci wyskakuje. Z tego powodu, że wraz z Marowskim właśnie stworzyliśmy drugi kanał, gdzie możecie oglądać właśnie Minecrafta w moim wykonaniu. Jak masz ochotę, oczywiście zalajkuj tamten kanał i zasubskrybuj. Wydaje mi się, że warto, materiały co każdy poniedziałek, środę i piątek. Więc jak masz ochotę pooglądać, jak my właśnie gramy w Minecrafta, czy też w inne gry, gdzie gramy po prostu wspólnie, bo właśnie o to chodzi, żebyśmy wspólnie grali, to witam cię na pokładzie. A teraz zapraszam cię do dalszej części odcinka. Cześć! Dla nich, że powalczyli, zagrali, wyśmienicie, Borussia Dortmund miała bardzo świetną pakę. Naprawdę, w lidze brylowała, naprawdę była rewelacyjna. Ale miała jedną wadę, ten skład jest bardzo niezbilansowany. Ma wielu ofensywnych graczy, jak Benzema, jak Haaland i wielu, wielu innych. Ale niestety nie ma żadnych praktycznie defensywnych pomocników. Ma bardzo ofensywne skrzydła, które raczej się nie wracają do defensywy. I to wykorzystaliśmy formacją 5-2-3. Zagraliśmy bardzo dobrze z kontry. Rozszerzaliśmy grę, przez to na przykład taki Hazard nie mógł
zadążyć za takimi zawodnikami jak Neres czy nasz lewy skrzydłowy, który naprawdę świetnie się rozwija. Ten skład oczywiście będzie trzeba poprawiać. Mogliście zobaczyć, że troszkę posypała mi się linia obrony z tego powodu, że Ginter niestety wypadł na 2 miesiące. Zobaczcie, okej. Hakimi może grać jako wahadłowy, ale jest postawiony jako napastnik, a to Sancho gra tego bardziej defensywnego skrzydłowego. Dlatego były niesamowite problemy właśnie w linii defensywnej i to wykorzystaliśmy. Ta drużyna poszła do ataku, zapomniała kompletnie o obronie. W lidze mogło to działać na słabsze zespoły. My byliśmy zespołem, który wiedział, jak właśnie grać przeciwko takim drużynom. Wiedzieliśmy, jak prezentować odpowiedni poziom. Pokazaliśmy to przeciwko Barcelonie. Nauczyliśmy się tej gry przeciwko Barcelonie, bo Barcelona także chciała nas dominować. Stwierdzili, co to za Wolfsburg, jakaś trzecia drużyna Bundesligi, która w tamtym roku wyeliminował właśnie Ajax z Ligi Europy. Nie, my pokazaliśmy naprawdę duży charakter i jestem dumny z tego spotkania właśnie z Barceloną, że daliśmy radę i powalczyliśmy. Nie jesteśmy drużyną jeszcze na Ligę Mistrzów, czy nawet na Mistrzostwo Niemiec, choć cały czas próbujemy dojść do tego poziomu, ale nie na razie, nie w tym sezonie. Zobaczymy, jak będzie trzeci się prezentował. Oczywiście niektórzy zawodnicy chcą grać w pierwszym składzie, co rozumiem, na przykład Arnold czy inni zawodnicy, tak jak nasz napastnik, który już miał swoje lata i także chciał poszukać innych wyzwań, chciał poszukać jakiejś innej może ligi, nowego zespołu, więc zaraz zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać w lecie. Naprawdę wielu zawodników może odejść. Troszkę się to martwię o to, że niestety kluczowi zawodnicy będą wysprzedawani, tak jak za tych złotych lat można powiedzieć Kevina De Bruyne. Teraz możecie zobaczyć, Neres bardzo dobrze wszedł w ligę, 25 bramek, tak samo nasz środkowy pomocnik, 13 bramek, 21 asy, coś niesamowitego. A tu mogliście zauważyć, że niektórzy zawodnicy po prostu zostali wypożyczeni, czyli także sprzedani, jak Gerhard na przykład. A teraz możecie zobaczyć pełny właśnie skład, oczywiście dalej bez Gintera z tego powodu, że cały czas był kontuzjowany, ale Pongravić naprawdę dobrze się prezentował. To jest młody zawodnik, który cały czas się rozwija i cały czas może osiągać naprawdę bardzo wysoki poziom. Jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądać i jak ten zawodnik właśnie będzie się prezentować. Miejmy nadzieję, że bardzo dobrze. I kolejny sezon dostajemy 103 miliony. Naprawdę bardzo dobry budżet i postanowiłem, że zakupimy dwóch fajnych zawodników, którzy podniosą im poziom. Arkadiusz Milik, nasz napastnik niestety dostał propozycję nie do odrzucenia, za chwilę zobaczycie od kogo, więc zatrudniłem Milika, który gdzieś tam grał w jakichś średnich zespołach, średnich w Chelsea, Londyn, nie, no to tu jest moja pomyłka, grał w bardzo dobrym zespole. Ale także Rudiger do nas przychodzi, który ma właśnie być moim środkowym obrońcą. Tak samo przyszedł do nas rezerwowy bramkarz, ale także drugi napastnik. Z tego powodu, że Niemiec musiał też odejść, z tego powodu, że nie zgadzał się z rolą właśnie rezerwowego. A Milik raczej nie był osobą, która przychodzi tu jako rezerwowy. A wy możecie zauważyć, że po 17 kolejce zajmujemy drugie miejsce z minimalną stratą do Borussii. Wychodzimy także z grupy F, z drugiego miejsca, 13 punktów minimalnej za naprawdę Juventusem, więc to wszystko dobrze pokazywało nasz potencjał. Niestety, sezon zakończyliśmy stety, albo niestety dla mnie, stety, bo bardzo dobrze zagraliśmy, zdobyliśmy wicemistrzostwo. Ta kadra nie jest jeszcze na mistrzostwo, ale w kolejnym odcinku będzie już właśnie na mistrzostwo. Już ci zawodnicy młodzi zaczynają dobrze się prezentować. Także w tym sezonie już zacząłem myśleć, żeby właśnie zmienić pod kolejne sezony formację, nagranie 4-3-3, bo naprawdę to dobrze wygląda, może nie ofensywnie, ale tą najbardziej neutralną właśnie formację 4-3-3. Tu mogliście zauważyć, że PSG z wielkimi gwiazdami, Mbappé, Neymar, z tego co pamiętam, to chyba któryś zawodnik z Barcelony, nie wiem czy Suarez właśnie nie przeszedł do PSG, taka ciekawostka. Więc oni mają atak niesamowity. Neres 19 bramek, 17 asyst. A nasz właśnie napastnik drugi, tak jak powiedziałem, przeszedł do drużyny nie do odrzucenia, można powiedzieć, do ligi właśnie hiszpańskiej. Nie wiem dlaczego, ale zawsze jak prowadzę te przybudowy, nie wiem czy zauważyliście, ale Barcelona zawsze wykupuje tych najbardziej może zawodników, którzy naprawdę dobrze się prezentują, ale jednak już weteranów. 30 lat czy 29 to jest zawodnik, który prawdopodobnie już zakończy w danym zespole karierę, a nie gdzie ma właśnie podbijać i rozpoczynać nowy właśnie etap w takim zespole jak Barcelona. I to mnie bardzo zdziwiło, oczywiście trzeba łączyć doświadczenie z młodością, ale tutaj wydaje mi się, że niepotrzebny transfer. My naprawdę mamy dobrą właśnie jedenastkę. Mamy Rudigera, Gintera, którzy właśnie mogą być na środku obrony w następnych sezonach.
taką podstawową parą i mamy Kocha, który może wchodzić jako rezerwowy, mamy cały czas Bruka i tak dalej. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, że zostawiliście łapkę w górę, że zostawiliście w komentarz w postaci serduszka i miłego wieczoru. Cześć, cześć!